13 litrów idzie. Jest... 14. Rozpędza się dopiero. I na 2 baty trzeba było nalać. Panowie kupili samochód. Co o nim możesz powiedzieć? Jeszcze raz? Co możesz powiedzieć w tym samochodzie? Dobry zakup? Zobaczymy, no generalnie trudno ocenić jak to w dłuższej perspektywie, ale póki co spoko. Wszystko działa, nie ma żadnych zastrzeżeń, blacharka w porządku, wiadomo jakieś tam zewnętrzne rysy, lakie trochę wypłowiały, ale to nie o to chodzi. Konstrukcyjnie super. Auto dość przygotowane, zaspawane dyfę, dołożony dodatkowy wiatrak. Spoko zawieszenie, nie ma problemu. W drifcie zachowuje się stabilnie, jest na tym kontrola, także jest dobrze. Tak, brać i ćwiczyć. Proszę to wyłączyć. Panowie przyjechali. Proszę to wyłączyć. Panowie przyjechali ochrzcić furę. Zbiorniczek. I skończyło się tym, że coś się stało z chłodnicą. Co tam? Już jakiś werdykt, wiadomo? Zbiorniczek wyje. Tutaj. Musisz co tej strony. Zaświeć sobie i zobacz, gdzie jest ten wicewą. Co tam, będzie jeździć czy nie? Jak myślisz? Nie. Nie. Jak się czujesz? Tandetnie. A, i to nogą wyłączyłeś? Kto to wymyślił? Jeszcze do na wysokości kolana! Nie minęło w Elblągu minuta! Ej, to że ty może wcześniej to też zgasiłeś na rondzie nawet. Ja to mogłem zgasić na trasie w ogóle już. Kurwa, on jest za ładny, ja bym po nim poskakał. Nie, po nim nie, po nim nie. Ale ty wiesz, ale na spotu jakiś. Wiejski, elbląski tuning. Powiedziałbym, że ten Golf jest teraz zdecydowanie na topie. Wow. Chłopaki, to jest skrzydło GT chyba, nie? Co się tak nazywało? Bardzo, bardzo możliwe. Trzeba by było... Wiesz co, w necie sprawdzić. Czujesz? Nie? Czujesz to? Jest co? Tak to znany jest... zapach. To jest tak znany zapach no. BMW. No. Generalnie to każdego gruza, którego widziałem, to z każdego minut. Dokładnie z tego z tego miejsca. No co? Ciekawe czemu. A kiedy ten zdejmiecie to główne skarby karbonowe? Pan Maciek. Proszę mi to umyć. Odwody, proszę mi to asfalt na polu driftowym umyć. Proszę. Ale to zapitala, stary. Jak myślicie, jaki to ma V-Max? To? Tamto. Jakieś 20 na godzinę max. Myślę, że jest tu jakiś luz na kierownicy. Ale najlepiej ogólnie dolać wody. Zamiast płynu. Ale nie ma żadnej kołuży. Może napluj, co? No, nie chcę, co ty chcesz z tym zrobić. Ty, ale wiesz, że to nie ma być podkorek, nie? Ja bym tam wrzucił. A wiesz, że to podkorek nie doleje w życiu? Myślę, że tu nie ma opcji. Byłoby zdecydowanie jeszcze na dole. Widzę. Ewentualnie jest taka opcja, że goś dolał za dużo i mogłoby być. Ja bym jeszcze się tego mógł tak spodziewać. Tak jak ty teraz dolałeś za dużo. 46 wybuchło, zobaczcie jak to zrobili. Trzeba wylać trochę bez kitu. Ja potrafię! Ile wyleciało? Fontanna była. Ale nadal nie schował się niżej ten. Stoisz w czymś, wiesz? Jak oceniasz kompetencje mechanika? Myślę, że będzie dobrze. Tylko nie dawaj mu, żeby nie podawał jeszcze za dobrze. Nie wyciągasz poza ten. Nie dawaj mu. Było wyżej. Powinien być na takiej wysokości. To... No, to git, że było wyżej. No przepali. Jestem za niski. No nie gadaj. Ja nic nie widzę. Gdzie ty mi, gdzie ta ręka? Dobra. Co? Chyba wszystko w porządeczku. Koniec opon! Tak, druty wylazły. Tak? Pęknie zaraz. Maciek, za co zrobiłeś zapodą ładnego?
Ile kosztują takie opony? Grosze. Zero. Ty ogarniemy tego rozmiar? Busa? Kupimy jutro całego busa opon. A gdzie będziemy trzymać? Bus, jak to jest rozmiar? To musimy kupić jeszcze busa. I co z tego? Ej, tylko i z klucza nie mamy. O! Ja podam coś. Ktoś tu coś spawał. Ktoś tu wycinał kawałek auta. Co? No. Poka, gdzie? Teraz widzę. Gdzie? Pa. Ale po co ktoś tu? Nie wiem właśnie.